Witam, witam serdecznie. Bardzo dobrze widać, tak? To nasza super arcymistrzyni, Alicja Śliwicka. No, partia grana nie tak dawno, 11 lat temu, 1 lutego, na Górze Świętej Anny. Na Górze Świętej Anny to wulkan. Wulkan, wygasły wulkan, ale tak się nerwowo grało, bo w każdej chwili wulkan mógł się wzburzyć, jak patrzył na grę szachistów, bo szachiści tam różnie grali. I tu moją przeciwniczką jest Alicja, wybitna arcymistrzyni wtedy. Do partii przygotowuje Aleksander, Olek znaczy się, o nazwisku, jak po pierwsze dwie sylaby mojego nazwiska, bardzo podobnie brzmiące taki był, z bratniej Zaburzańskiej Republiki. Także... I ona grała cały turniej E4, nie wiadomo dlaczego, grywała E4, E4, a mi zagrała D4. A mi zagrała D4 i pytanie, co to znaczy? Co to znaczy? No pierwsze pytanie. Już nad pierwszym ruchem musiałem się zastanowić, resztki rozgrzewającego narzędzia. Mam jeszcze przecież te zioła mam, które leczą wszystkie moje choroby. No podpowiem. Prawdopodobnie przejrzeli moją partię i przygotowywali. Grywałem w obronę Grünfelda, czyli ta, ojej. Tak, tak. I tak, albo obronę słowiańską, czyli tak i tak. Który debiut wybrać? Który debiut wybrać? Podpowiem, że oba debiuty miały i mają do tej pory doskonałą reputację i oba znałem doskonale, miałem bardzo dobre wyniki. Który debiut wybrać? Alicja to prawdziwa gwiazda. Wiele razy kandydowała na najlepszego sportowca Torunia i na podium była. Podpora naszej reprezentacji na Zioła Polskich Szachów. Pokolenie Moniki Soćko odchodzi powoli. Następne zawodniczki nie chcę w wieku wymieniać. A Joanna Dworakowska to rówieśniczka pani Moniki, a znałem ją obie. Grały w 87, 8 czy 9 roku w symultanie w Białce, którą grałem z Jurkiem Dybowskim. No i co wybrać? No prawdopodobnie miała przygotowane jakieś boki na to i na to. Wybrała najpierw tak, sprawnie zagrała C4, a po C5 się zamyśliła. Po C5 się zamyśliła. Nie była na to przygotowana. To znaczy prawdopodobnie była przygotowana po łebkach. Tutaj znowu pomyślała, chwilę wzięła i w miarę szybko zagrała B6. Jakby to mówić, czarny hetman i tak wychodzi na B6. Jakby tu powiedzieć, czarny gra gambit Wołżański z dodatkowym pionkiem na A6, na równym materiale. Także to nie jest dobre. Są różne kontynuacje, ale tych nie polecam. Więc spokojne, D6, nie ma co się nerwować. Skoczek C3, hetman B6, E4, no, bardzo dobrze. G6, na razie problemów nie ma. I G3, a to prawdopodobnie coś jej się pokręciło, no bo jak była przygotowana i na Grünfelda, i była przygotowana i na na słowiańską, musiała też być przygotowana, to tam poszedł główny ciężar przygotowania, więc to jakoś było po bokach. Nie łączymy tych ruchów. E4, jak gramy E4, gramy G3, goniec G2, więc to już jest taka lekka, no, niekonsekwencja.
goniec G7, goniec G2. A to można grać skoczkiem na D7. Skoczek BD7. Skoczek F3, normalna gra. I trzeba albo skontrolować pole E4, żeby nie było E5. No, na przykład skoczek BD7. Tu teoria już się skończyła, ale gra czarnych jest prostsza. Czarny ma gotowe plany. Dowcip polega na tym, że to, że pani Alicja, bo już tak powinienem do niej w tej chwili mówić, dorosła kobieta, pani Alicja ma dobrą pozycję, to znaczy, że będzie dobrze grała. To, że czarny ma niezłą pozycję, to będzie ją dobrze grał, bo ma trochę praktyki. To nie o to chodzi, żeby dostać pozycję obiektywnie z przewagą czy coś, tylko żeby dostać pozycję, którą potrafimy grać, w której znamy plany, więc tu przygotowanie było nietrafione. To bardzo tutaj trenerom polecam, że czasami lepiej jest wzmocnić swoje warianty i grać, niż łapać przeciwnika, no bo tutaj zagrałem trzeci debiut po skoczek D4, skoczek D2 jeszcze dobrze, skoczek G5 to jest typowa walka, skoczek idzie na pole C4 i nastąpiło, moment, skoczek D2, skoczek G5, F4. F4 już nie było takie silne. C4. Skoczek się ładuje tu. C4. Król H1. I skoczek D3. Co by nie mówić o tej pozycji? Trzeszczy punkt B2. Ale też trzeszczy benioszczak. Trzeszczy tam benioszczak. To trzeba powiedzieć, że czarne zagrały bardzo ciekawie, bo świadomie ofiarowały piona. Skoczek C4. Teraz wejście na F2 nie jest takie silne, jakby się wydawało, bo wisi hetman, ale po hetman D4 groźby są. Teraz po skoczek F2 wieża nie może bić, bo może polecieć hetman. Wisi koń przede wszystkim. I trzeba coś zagrać. Wisi koniś. Trzeba było grać skoczek E3, zasłonić tę linię. Po skoczek E3 czarne odbijają piona na parę sposobów. Mają bardzo, bardzo dobrą grę. Mogą zagrać skoczek na C5. I czarne mają inicjatywę, narzucają charakter walki. Tego piona mniej się nie czuje, tym bardziej, że normalnie grają. W tekście nastąpiło skoczek A3. I zaczęły się schody. Koni się w dwa. I trzeba wziąć pod uwagę, że koni się trzeba bić, bo jeżeli król G1, to jest tak zwany mat, to zaciągamy wieżę, skoczek broni hetmana trzeba bić i to jest mat Beniowskiego. Maurycy August Beniowski, konfederat barski, mieszkaniec Siedmiogrodu. Bohater poematu słowackiego pod tym samym tytułem. Poszedł pieszo na Kamczatkę, go Rosjanie wysłali. I tam zrobił powstanie jacht. Statek zdobył i popłynął do Europy najkrótszą drogą, czyli w lewo. Rosjanie popłynęli go gonić w prawo, bo Rosjanie wiedzieli, że w lewo się nie dopłynie. Nasi nie wiedzieli. Dopłynęli do lodu, wrócili się, a kiedy opłynęli z powrotem Kamczatkę, Rosjanie już ich nie ścigali. Więc tutaj tego trzeba bić. No i białe, czarne wygrywają jakostkę. Za piona to jest bardzo dobra pozycja. Białe nie mają rekompensaty. Partia jest rozstrzygnięta. Praktycznie partia jest rozstrzygnięta. Skoczek C2. A teraz ciekawy moment. Kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek. Czas start. Znaczy na żywo grał, ale na wulkanie. No to wiecie, jak to się gra na wulkanie. Nie życzę nikomu. Góra Świętej Anny.
miejsce bohaterskich walk powstańców śląskich. O przyłączenie do Polski. Po plebiscytowym. Wtedy mieliśmy zielonych ludzików. Zielone ludziki to nie był pomysł na Krymie, Rosja. Tylko nasi oficerowie dostawali polecenie rzucić mundur, wziąć broń, poczuć się Ślązakami i patriotycznie, samodzielnie zgłosić się do powstania śląskiego. Podejrzewam, że Niemcy też mogli tak robić. Skoczek kończyło natychmiast. To nie jest łatwo policzyć. Nie jest łatwo policzyć, bo na przykład nie widać konkretnych gróźb. Oczywiście pozycja jest wygrana. Ale cofnąłem hetmana, żeby grać na małą przewagę. Hetman F3, bardzo dobry. Biały koncentrują, widzą gońcem na E3. No to tu mam swój atak mniejszościowy. Wieża B1. I trzeba było gdzieś gońca. Skoczek C5 było bardzo dobre. Goniec A6. No trzeba gdzieś gońca wyprowadzić. Co teraz? Goniec E3. Hetman cofnął się na B7. Goniec D4. Tu biały próbuje atakować, dlatego czarny musi kontratakować wzdłuż linii C, wpaść na dwójkę, uruchomić wieżę. Wieża AC8 można było grać. To też jest nie... Bo punkt F7 warto bronić. Goniec G7, król G7. I teraz białe mogły przerzucić skoczka na D4. Stwarza dłużej, że ruch H4. Taki ostry atak na króla jest zbyt wolny. Wieża nie atakuje, skoczki mają daleko. Goniec strzela w przeciwną stronę. Sam hetman z pionkami muru nie przebije. Tu można grać hetman bez skoczek, proszę. Idzie. B4. Znowu idzie na D3. Bardzo dobry ruch. No co tu można jeszcze grać? Na D3 trzeba iść. Jeżeli teraz BA5, wieża C3, goniec B7, goniec B7. Tak by było. Więc na BA5 hetman by odszedł. Hetman E3. To proponujemy wymianę hetmanków. Można na C7 napaść. Hetman C7 prowadzi do natychmiastowej gry. Hetman A7 też dobre. Hetman D2. No to gramy hetman F2. Proponujemy wymianę hetmanów, bo to likwiduje opór przeciwnika. Przeciwniczki. Skoczek E2. Nie chcę wymienić. Kombinujemy jak kaczoreczek. Czas start. Na wulkanie. Myślimy, sobie szykuję ziółka, cieplutkie są jeszcze. Można było zbić piona. Wieża C2, zwrot jakości. Hetman C2. No i teraz AB4, ale tu wieża C8, gramy na aktywność. Bardzo dobra koncepcja i skoczek na B4. No grozi wieża C2, nieprzyjemnie, białe wymieniają hetmana, ale zobaczcie, teraz po wymianie hetmanów wieża wchodzi do gry, królowi czarnemu nic nie grozi, zagra H5, te piony zatrzyma, pion A2 w niebezpieczeństwie,
Tu najprościej wygrywało teraz goniec d3. Skoczek a2. Skoczek c6. Proszę, proszę. Pion idzie. Wieża b6. I znowu mamy szansę zakombinować jak kaczoreczek. Czas start na górze świętej Anny. Kaczoreczek se odsączy. Szczypcami do lodu ciśnie, o, żeby ta siteczka, płyn wyciekł, żeby go było jak najwięcej, każda kropla na wagę zdrowia. Kto policzył? Goniec d3. Wieża wpadła na siódemkę. Tu niegroźna jest siódemka. Wieża a8 bardzo dobry, ale skoczek c3 też przedniej marki. e5. Oj. Oczywiście nie bijemy, bo będą dwa wolne piony. Tylko forwards, jak mówią nasi ojro przyjaciele. Wieża a7. Feuerholz i wieża przykuta do linii A. I kombinujemy ruch czarnych. Kombinujemy ruch czarnych. Oczywiście kto widzi motyw geometryczny dla wieży, to wieża chce wskoczyć i napaść na dwóch. Jak wieża chce, to wieża wskakuje. Wieża bije na A2. Oczywiście skoczek bije na A2. ED6. Oczywiście wieża D7. Goniec tu niegroźne. Bo na goniec H3 zagramy F5. Skoczek. F5. Można grać goniec A6, ale to nie ma sensu. Najpierw zasłaniamy tę przekątną. Teraz oczywiście można grać goniec A6, ale najprościej w świecie wygrywa skoczek C3. No z wieżą więcej za dwa piony, to i ja sobie poradzę. Ale spróbujmy spojrzeć od początku przeglądowo. Co tu się wydarzyło? Debiut. Zmuszono zawodniczkę, bo zawodniczka jak jest młoda, to nie ona decyduje. Jak zawodniczka decyduje, też jest niedobrze. Niestety, miłe panie, wasza intuicja rzadko prowadzi do dobrych wyborów. Moje doświadczenie z kobiecymi szachami taki jest, bo moje szkoleniowe osiągnięcia miałem. Najlepsze wyniki miałem z pcią przeciwną. I dobry wybór debiutu. Tym bardziej, że młoda zawodniczka zdolna, atakująca, musi iść do defensywy. Tutaj nieszczęśliwie, no ale prawdopodobnie nic innego nie umiała, bo się wydaje, że jak się zagra B6, to tak, a tu po prostu gra się to samo, tylko bez pionka. Pion na A nie ma takiego znaczenia. Główny nacisk idzie wzdłuż linii B. Tu nieskoordynowane ruchy E4 i G3. Teraz widzimy, że z pionem E3 jest problem, a goniec nie będzie grał do końca partii. To jest, chodzi o to, żeby biały nie zagrał E5. Taka profilaktyka. No i puszczone pole D3. Szach. Hetman się przydał na B6, a przecież zbić piona. Skoczek wszedł, pięknie wszedł. Grozi strzał na B2. Trudno się bronić. To jest typowe uderzenie, że tu na B2 będzie strzelało.
No i tam na F2 na to zielone grozi. Tu trzeba przyjść. I trzeba zbić, bo tam mat Maurycego Boniowskiego, ponieważ on był konfederatem barskim i Rosji zrobił wstyd. W literaturze szachowej matem zduszonym jest nazywany, tylko w Polsce nazywany jest matem Boniowskiego. No i teraz hetman się wycofał, żeby tam nie zginął. Uruchamiamy gońca. Wymiana gońców jest korzystna dla czarnych, bo im luźniej, tym wieżą będzie łatwiej grać, więc się nie przyjmie. No i H4 gubi ostatecznie. Ale my musimy kontrę łapać, więc łapiemy kontrę. Wszedł, teraz widać, że goniec na A6 się przydaje. W gambicie Benkego, zwanego Wołżańskim, nie wiadomo, która nazwa lepsza i bardziej prawidłowa, bo i Benke miał wpływ, i Rosjanie mieli olbrzymi wpływ. Hetman E3, wejście na D3, ten skoczek, nawet po wymianie hetmanów bez piona końcówki są lepsze dla czarnych. Hetman na 7, nie wymieniły się, no to tu na siłę. I niechęć do wymiany deplasuje figury białych. I tu można było wziąć na B4, ale najprościej w świecie zwrócić jakość i wejść w aktywność. Wejść w aktywność, 2, 4, 6, 2, 4, 6, materiał równy, ale goniec nie gra, skoczek fatalnie, hetman czarny na F2 dominuje, białe wymieniają hetmany, ale końcówka jest trudna, pion poleciał, tu bici na E7 nie można, bo wieża wpada, wieża czeka, żeby skoczek odszedł, nie dajemy. I tu pułapeczka, albo no pułapeczka, no pozycja kompletnie przegrana jest, czasu mało. Alicja tę partię grała zupełnie poprawnie, nie grała jej bardzo źle. No miała do czynienia z doskonale przygotowanym i fantastycznie dysponowanym przeciwnikiem, no i dlatego się zdarzyło tak, jak się zdarzyło. To tu zwracam uwagę na F5, nie daje gońcowi tam naskoczyć, a tu pełna dominacja, za chwilę skoczek zostanie wygoniony, pion D5 okrążony, pion D6, no i zwierzą więcej już się wygrywa. Dziękuję za uwagę.